Cześć, Papa z Panka Kary, tu Go 2, odcinek 3. Mamy dzisiaj 16 dzień maratonu za 1000 i w trzecią rocznicę pierwszego maratonu. Na dzień dzisiejszy wybrali się właśnie Panka Kary, tu Go. To jest z 16 ankiety wybór, nie? Czyli w sumie... Właśnie mieliśmy 21 ankiet, nie? Z czego tak udało mi się rozłożyć gierki, że pierwsze 16 ankiet to za każdym razem w ankiecie była jakaś inna gierka, nie? Cztery inne. Dopiero od 17 ankiety zaczęły się pojawiać opcje, które były gdzieś przy pierwszych, drugich ankietach, nie? Pan Kakery Tugo został właśnie wybrany w tej ostatniej ankiecie, w tej pierwszej jakby części, nie? Druga część od 17 ankiety jest liczona, bo tam było więcej do wybierania. Znaczy do wybierania były te same opcje, co przy pierwszych 16 ankietach. Niektóre się tylko powtórzyły. Dobra. Vincent nowy. Nie kupiłem dzwonka. No teraz to już tylko będziemy polegać na moich kontrolach. Nie, pewnie 5 osób przyjdzie, jak to na dzień trzeci przystało. Jak to na dzień trzeci przystało, nie? 8 odcinków dzisiaj. Znaczy 6 odcinków. 8 to łącznie z seriami stałymi. Chciałem powiedzieć do trzeciego odcinka, nie? Od 8 do trzeciego. Z racji, że tu nie ma innej opcji, to mogę właśnie nałożyć naleśniki. Wszystkie. 6. I czekać, aż przyjdą następni klienci. No właśnie. I tak 6 naleśników zamówią na pewno. A jak będzie ich więcej, to przygotujemy więcej. Okej. Nie wiem, czy w Panka Kary HD nie chciałbym, znaczy to go, nie chciałbym zrobić czegoś podobnego, co już gdzieś tam robiłem w niektórych popaskach, czyli wykupienie całego sklepu upgrade'ów, dopiero jak mnie będzie stać na wszystko. No, chyba jednak nie będę się podejmował tego zadania. Niby fajnie, dobry pomysł. Jest tony. Pierwsze zamówienie specjalne. Ale jednak jakoś tak nie chcę. O właśnie, naleśniki. Wszystkie. Nie chcę mi się jakoś tak pilnować naleśników cały czas. Więc zrobimy tak, żeby było jak najmniej pilnowania, myślę, co? Czy żeby jak najkrócej pilnować. Zakupimy dzwonki, te wszystkie upgrade'y. Po prostu jak nie będzie stać na jakieś, to kupimy. No, tak chyba najlepiej. Musiałbym chyba z tysiaką zbierać, żeby mnie było stać na wszystkie upgrade'y. Co tu mamy? Aha, tą śmietanę. No, ładnie. Dlatego też nie podejmowałbym się takiego zadania. No bo jednak nie jestem w stanie tak dobrze wyczuć tych naleśników, kiedy się usmażą. Cherisa. W sumie właśnie, czemu nie zrobiłem wszystkich 6 tych naleśników od razu? Okej, bo jakby miało mi się przesmażyć wszystkie, to bym wszystkie musiał wyrzucić, nie? Nie no, trzeba zakupić dzwonki. No bo się nie chcę tak cały czas sprawdzać tego. O.
Cukier, nietrafiony, tu jest. Xik, pewnie już mi stoi closer, co? No właśnie, jest emlet na dzień, następny będę chciał kupić dzwonek do drzwi. Jako, że jestem przyzwyczajony do innych popasów. Gdzie już są wszystkie te upgrade'y, to nie chcę mi się tego tak sprawdzać. No i już w sumie tego zwyczaju nie mam, żeby sprawdzać. Okej, masełka. Jak tam ten jeden naleśnik jeszcze się nie usmażył? Dobra. Teraz już powinien być usmażony z jednej strony. Okej. Tony. Banana Crimpy. Masełka. Trzy banany. Jeszcze jeden napój, ale jako, że to jest jedno zamówienie, to nie będę teraz tego przygotowywał. Borówki. Jeden naleśnik za dużo widzę. Nawet dwa. To mieliśmy zapas. Cały czas zapas mamy. Jakby się miał przydać, ale się nie przyda. No, emlet. Perfekt. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeden z sześciu dzisiaj zleciał. Odcinki dzisiejsze z Panka Curry to Go są premierowane, nie? Wczoraj na 15 dzień maratonu była Panka Curry HD. Dzisiaj Panka Curry to Go. Teraz przez najbliższe 3 dni maratonu mamy też, no właśnie, tugołki, papaski, trzy pod rząd. Fashion Flame. Koszulka z kopertą? Nie, z biletem. Na różowo i buty białe. Najlepsze, że wszystko na środeczku. Jakbym grał w kółko i krzyżyk, to właśnie wygrałem jedną linię. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!